Cześć wszystkim, ja jestem Kubiks i witajcie w kolejnym odcinku z serii Ratchet & Clank Quest Roboty. Zanim cokolwiek zaczniemy robić, powiem, właściwie sprostuję moją wypowiedź na końcu poprzedniego odcinka. Otóż nagadałem wam tam masę głupot dotyczących tego, co musimy zrobić, może by pociągnąć scenariusz do przodu. Teraz po przestudiowaniu sobie tego mniej więcej bardziej to rozumiem i teraz wam to jeszcze raz wytłumaczę. Więc tak, tylko kapitan Slack, jego głowę ma ten prosty pejt na tym kiku, pamięta, gdzie jest ciało Darkwatera. I do niego musimy dotrzeć. Musimy dotrzeć z prosty pejtem, który ma tą głowę. Musimy dotrzeć do ciała Darkwatera. Tak, w ten sposób, żeby nie natknąć się na stworzenie zwane Pythorse, nie wiem jak to się czyta, szczerze mnie to nie interesuje. Więc myślę, że zrozumieliście moją wypowiedź bardziej niż poprzednią. Niż w poprzednim odcinku w sensie. Ach, ten humor w grze, w całej serii Ratcheta. Okej, w ogóle to dopiero tutaj skończyliśmy. Z tego co pamiętam, to poprzednio nie skończyliśmy tutaj. Wykonywaliśmy to samo zadanie wcześniej tylko dlatego, że kręcę to już następnego dnia i musiałem te czynności wszystkie od Morrow Caverns wykonywać od początku. Okej, tutaj musimy obniżyć to właśnie ten most, żeby się przedostać, żeby Prosty Pejt, którego potrzebujemy, przedostał się tam. Aczkolwiek on przejść tędy nie może. To nas nie zaatakuje? Nie. Więc tylko my możemy się tutaj przejść i dzięki temu blokować mu drogę. W ogóle ta gra jest od 7 lat i na pudełku ma napis strach. Że niby jest straszne. Nie widzę tutaj niczego strasznego, ale Peggy, czyli tam, nie wiem, ta organizacja, która wyznaczała granice wiekowe, może ma inne zdanie. Ale nieważne, skupmy się na tym, dlaczego ja podniosłem takie coś. Takiego stworka. On daje nam światło, jak pewnie już zauważyliście. I odstrasza tam te nietoperze, czy tam coś, cokolwiek to jest. Teraz dostaliśmy już na drugą stronę, chociaż to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest to miejsce. Dobra, będziemy musieli przez Morrow Caverns i też następną lokalizację, znaczy jeszcze następną, będziemy musieli się z tym obchodzić. Z tym właśnie zwierzątkiem, bo w tej grze jeszcze zwiedzimy niejedną jaskinię. Aż czy ja wiem, czy to jest jaskinia, ale może wyspę. Może tak. Teraz jak się tym rzucało? Aha, kariery. Okej. Myślę, że to wystarczy. Nie będę mieć problemów z tymi nietoperzami, czym tam to jest. Ale może teraz podzielę się z wami moim odkryciem, o ile to w ogóle można nazwać odkryciem. Gdy sprawdzałem moje save'y na dysku twardym PlayStation 3, okazało się, że mam dwa foldery z zapisami. Jeden, i co ciekawe, dwa takie same z, jak to się nazywa, z Quest for Boty. Dlaczego tak było? Nie jestem pewny, czy moja odpowiedź jest... Dobra, tutaj tego stworzonka nie możemy wziąć ze sobą. Nie jestem pewien, czy to, co wymyśliłem, jest prawidłowe, ale wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne z tego wszystkiego. Więc tak, chodzi mi o to, że PlayStation nie rozpoznaje różnicy między właśnie wersją na płycie, a wersją z PlayStation Network. To jest niestety błąd lekki, ale da się z tym żyć. Dobra, my jesteśmy już na miejscu, także otwórzmy most. Opuśćmy most, może tak?
Tutaj w ogóle, jak zauważyliście albo i nie, tutaj mamy takie przejście i tam będziemy mieli doładowanie. O ile będę tam pamiętał, wychodząc stąd, o ile będę pamiętał o tym, żeby wziąć tam to doładowanie, to będziemy je mieć. Nie pamiętam, do czego ono było, ale to już jest nieważne. Dobra, nie wnikam, ale skąd się w opuszczonej jaskini wzięła winda? Fikcja. Dobra, co my... O, super, ktoś jest następny, oj. Lak. Poczekajcie chwileczkę. Okej, już jestem. Mam nadzieję, że się wszystko znów dobrze nagrywa. Po prostu program nagrywania mi się zawiesił. Zdarza się. Dobra, tutaj... Tutaj raczej nas atakują, to nietoperze. Więc tutaj powinien być to stworzonko, które daje nam światło. I jest. Bardzo fajnie. Chyba jednak się nie udało. Spotkaliśmy tego... Prytoxa, czy jak on się tam nazywa? Nie pamiętam. Mam krótką pamięć. Zaraz, zaraz. To upuściłem. Oj, momencik. Okej, znów jestem. Mam nadzieję, że tym razem znowu mi tak głupio program nie wywali. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra, innej drogi też nie ma, więc musimy iść tutaj. Dobra. Ma tamtego gdzie wsiało. Dobra, nieważne, nie przyjmujmy się nim. Jak widzicie, musimy zrobić znowu to samo. Niestety... Okej, niestety mój program nagrywania nie pozwala mi na nagrywanie dalszej części materiału, także w tym miejscu skończymy. Ja najprawdopodobniej teraz zrestartuję komputer, może jeszcze dzisiaj coś nagram, ale to już jest nieważne. Także to jest koniec tego odcinka. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, narka.